Cześć! Dzisiaj przyszła paczka od Rafiego z forum krewetki.org. Miałem problemy z pintosami u siebie, bo chyba nie miałem żadnej samicy w stadzie i Rafi zadeklarował się, że mi pomoże i dogadaliśmy się, wysłał mi hybrydy pinto. Zaraz zobaczymy, jak one doszły. Rafał wspominał, że nie dał hitpaka. Wysyłał je w poniedziałek. Mamy środę. Paczkę odebrałem o 17 pod blokiem, bo jechałem zawieźć krewetki do Pruszkowa. Paczka pojechała ze mną. Także zaraz zobaczymy. Nie jest za ciepło. Dzisiaj jest wczoraj strasznie wiało. Ale kolega ładnie zapakował. Miejmy nadzieję, że krewetom się nic nie stało. Wiecie, już nie jest taka pogoda na wysyłki bez hitpaka. Ale miejmy nadzieję, że wszystko jest ok. Miałem już nie zamawiać krewetek. I się trochę uspokoić, no ale widzicie, sytuacja mnie do tego zmusiła. Kurczę, porządnie zapakowane. To ukłon w stronę Rafała. Zobaczcie. Druga warstwa. Woda z lodowca dosłownie, ale chyba nie ma trupów. Dobra, przelejemy sobie. Drobniutkie sztuki. W woreczku nic nie zostało. Tutaj nic nie zostało. Krewety żyją. No jak widzicie, temperatura nie rozpieszcza, 14,5 stopnia. Przewodność 368 mikrosiemensów. Ale wszystkie żyją. Nie jest źle. Dobra, idę aklimatyzować i wpuszczam do baniaka. Mamy czwartek, godzina 5:30.
Krewety sobie śmigają w baniaku. Jedna sztuka podczas aklimatyzacji pożegnała się. No i 14 lata. Także nie jest źle. Szkoda tej sztuki, no ale co? Zdarza się, nie? Tym bardziej, że ja tutaj mam 290 do 300, staram się trzymać przewodność, a one przyjechały, to było 368 chyba. Tak to wygląda. No i zobaczymy, co z tego będzie, jak podrosną. Odłowię samce wedle zaleceń. Zostawimy same samice. No i niech się mnożą. No. Zobaczymy, co z tego będzie wychodzić. Dobra. Postaram się zmontować i uciekam do roboty. Trzymajcie się. Cześć.